krzywdą, bo spotka. W Sejmie zakończyła się właśnie konferencja liderów Koalicji Obywatelskiej i ich nowego kandydata. Wysłuchał mnie nasz dziennikarz Paweł Bogumowski. Witam cię. Nawet co mówił Rafał Trzaskowski. Przekonał, że nie będzie łatwo, że przeciwnicy będą mu rzucać kłody pod nogi, jak dodał, mając na myśli swoją prezydenturę w stolicy Warszawy. Międzynarodowych, ale które nie obraża wszystkich partnerów siedzących przy stole. Mówił Trzaskowski, ale stwierdził też, dziękując swojej poprzedniczce, że gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Duda byłby dziś prezydentem wybranym w niedemokratycznych wyborach. Na konferencji pojawił się też Radosław Sikorski, który wcześniej był wymieniany jako drugi kandydat na kandydata. Rafale, wygraj to, będziesz dobrym prezydentem. Powiedział tylko krótko Radosław Sikorski.